Kochani, dzisiaj chciałam Wam pokazać moje kiełki. Do wiosny jest jeszcze trochę czasu, ale nic w zasadzie nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy co rano mogli cieszyć się taką porcją wspaniałych kiełków, na przykład do śniadania, i to kiełków zrobionych samodzielnie. Wiele, wiele lat temu, to pewnie osoby w naszym wieku pamiętają, że kiełki były bardzo modne i wiele osób te kiełki robiły. Teraz jest już to chyba trochę taka przebrzmiała sprawa, ale kiełki dalej my na przykład robimy. Kiełki można robić w kiełkownicy albo w takich specjalnych słoikach, które mają wieczko podziurkowane i to wieczko powoduje, że słoik jest mniej więcej w takim, pod takim kątem nachylony i przez te dziurki wylewa się woda, co jest ważne, zaraz jeszcze powiem dlaczego. Natomiast nie trzeba kupować specjalnych akcesoriów do robienia własnych kiełków. Wystarczą nasiona na kiełki, wystarczą słoiki, gumki, recepturki oraz po prostu odpowiednio przycięta gaza, a ja używam tiulu. Co możemy kiełkować? Różnego rodzaju nasiona. Ważne, żeby to nie były nasiona zaprawiane. Możemy kupować specjalne nasiona na kiełki albo mogą być to nasze własne nasiona z naszych roślin, oprócz w zasadzie roślin psiankowatych, większość nadaje się na kiełki, czyli nie kiełkujemy pomidora, nie kiełkujemy też oprócz psiankowatych i ich nasion, nie kiełkujemy pieprzu, kajen, nie kiełkujemy ziela angielskiego, natomiast większość nasion nadaje się na kiełkowanie, ale zaznaczam, że nie mogą to być nasiona zaprawione. Ważne też, żeby były dobrej jakości, takie nasiona ekologiczne. Samo przygotowanie kiełków wymaga czasu, troszeczkę cierpliwości i systematyczności. I ja tutaj mam przygotowane, zrobiłam już kiełki z fasoli, z nasion fasoli mung. To są bardzo popularne nasiona na kiełki. Dalej, tutaj mam taką mieszankę, to kupiłam taką mieszankę nasion na kiełki, tak zwane ostre. Tutaj mam kiełki fasoli adżuki, te kiełki się dopiero robią, oraz kiełki rzodkiewki. Jak teraz przygotować kiełki? Wybieramy nasiona i ja tutaj, słuchajcie, mam tak, nasiona grochu cukrowego, dalej mam nasiona soczewicy, kalarepki czerwonej, kapusty pak choi, brokuła, słonecznika, buraka ćwikłowego, lucerny oraz rzodkiewkę, to już mówiłam, rzodkiewkę. Które, kochanie, chcesz kiełki? Które zrobić? Wszystkie są dobre. Wszystkie są dobre, ale spróbujmy sobie może kiełków fasoli kapusty pak choi i od razu na tym przykładzie pokażemy, jak w ogóle się do tego zabrać. Jeżeli kiełkujemy w słoiczkach, to odpada nam też wybór kiełkownicy, których jest bardzo dużo. Są kiełkownice plastikowe, są kiełkownice szklane, więc nie musimy już podejmować tej decyzji, bo robimy to po prostu w szklanych słoikach. Też i słoiki łatwiej jest utrzymać w czystości, aniżeli kiełkownice, bo jeżeli na przykład nasza woda zakamienia szybko różnego rodzaju sprzęty, to i kiełkownica będzie szybko zakamieniona. I wtedy taki słoik łatwiej jest utrzymać w czystości. Jak zabieramy się do przygotowywania kiełków? Wsypujemy nasiona do słoika i teraz zobaczcie, ja tutaj wsypałam łyżeczkę nasion
I wyobraźmy sobie, że te nasiona napęcznieją, a z nich wyrosną małe roślinki. Z tego wynika, że nie powinno tych nasion być w słoiku za dużo. Tutaj popełniłam ten błąd, że wsypałam za dużo nasion na jeden raz do słoika i potem musiałam jeszcze przełożyć część do dodatkowego słoiczka. To po pierwsze. Jeżeli tego nie zrobimy, tutaj też tak właśnie to miało miejsce w przypadku rzodkiewki, to po prostu ta rzodkiewka, te kiełki, których jest za dużo i nie tworzą takiej jednej warstwy na dnie słoika, tylko kilka warstw, wtedy jest prawdopodobieństwo, że to po prostu nam się zepsuje i zacznie się nam z tego robić gnojówka, jak to jest w tym przypadku. Chcesz, kochanie, powąchać, jak to nieładnie pachnie? To już nie jest dobre do użycia. Mamo, śmierdzi strasznie. No właśnie, bo to już się zepsuło, dlatego że po prostu nasypałam tych nasion za dużo, potem wyjechaliśmy i po prostu te kiełki się zepsuły. Więc dlatego warto jest, a nawet trzeba tych nasion tutaj włożyć o wiele mniej, aniżeli zmieściłoby się na dnie słoika. Generalnie można przyjąć taką zasadę, że nasiona nie powinny wypełniać więcej, aniżeli połowę powierzchni słoika. Jak teraz dalej postępujemy z tymi nasionami? Zalewamy je wodą. To dobrze, żeby była woda taka przefiltrowana lub woda od Stana. Przygotowana nie musi być. I przykrywamy słoiczek z nasionami albo gazą, albo tiulem. Zamykamy gumką, recepturką i w pierwszym momencie te nasiona muszą stać, aby napęczniały albo cały dzień, albo całą noc. Te kiełki zostawimy do namoczenia na 12 godzin, na przykład na noc, to musimy je po prostu przepłukać. Czyli właśnie tak poruszamy tym słoiczkiem, a potem wylewamy wodę, która jest w słoiku. Gaza czy też tiul spowodują, że woda będzie nam bez problemu wylewać się ze słoika, natomiast nasiona zostaną. I wlewamy drugą porcję wody i odstawiamy teraz dopiero na 12 godzin, tak? Czyli połowę powierzchni dna wypełniamy nasionami, zamykamy tiulem lub gazą i gumką. Wlewamy wodę po to, żeby przepłukać nasiona i zaraz tę wodę wylewamy, po czym wlewamy wodę drugi raz i zostawiamy nasiona na 12 godzin po to, żeby napęczniały. Po 12 godzinach zaczynamy proces wytwarzania kiełków, który przez kilka dni będzie bardzo podobnie wyglądał. Powiedzmy, że teraz tutaj nasiona moczyły nam się 12 godzin, tak, nasiona napęczniały i tę wodę wylewamy. Wlewamy świeżą wodę. Dobrze tymi nasionami tutaj poruszamy, mieszamy i znowu wodę wylewamy. I teraz to jest ważne, żeby nasiona miały stale wilgoć i ciepło, ale żeby nie stały w wodzie. Bo jeżeli teraz będą stały w wodzie, to się nam zrobi po prostu z tego gnojówka. Ja tutaj od razu z tej fasoli adżuki odsypię troszeczkę kiełków do innego słoika, bo ich tutaj jest po prostu za dużo i mogłaby się powtórzyć sytuacja z rzodkiewką. Zobaczcie, tych nasion było o wiele
o wiele za dużo. O, teraz jest sytuacja idealna i możemy zamknąć słoiczki. Tutaj nam brakuje teraz troszeczkę wody, bo nasiona mogłyby być za suche, więc jeszcze raz je po prostu przeleję. Tiul się bardzo, bardzo dobrze sprawdza. Zresztą nie jest to jedyne zastosowanie tiulu. Ja jeszcze raz przeleję te nasiona, żeby w słoiku została odrobina wody. Kiedy te kiełki są gotowe? Kiełki oczywiście to zależy od szybkości kiełkowania poszczególnych nasion. Nasiona różnią się tymczasem, ale generalnie po 5-6 dniach kiełki są gotowe do jedzenia. I tu mamy te kiełki fasoli mung, one są już gotowe do jedzenia. Tu zobaczcie, że już zaczyna rosnąć, zaczynają wypuszczać listki. I to jest znak, że kiełki są dobre. Generalnie możemy czekać z produkcją kiełków do wytworzenia się liścieni, ale nie powinny się pojawić listki właściwe. To są dobre kiełki, więc możemy je zjeść. Fasola mung ma bardzo specyficzny smak. Chcesz spróbować, jak to smakuje? I jeżeli teraz nie zjedlibyśmy, ja sobie tu przepuczę wszystkie kiełki, jeżeli nie zjedlibyśmy tych kiełków na jeden raz, no to musimy po prostu włożyć je do lodówki. Nie warto też robić dużej ilości kiełków za jednym zamachem, jak to się mówi, tylko właśnie jakoś sensownie rozłożyć w czasie przygotowywanie poszczególnych nasion na kiełki, tak żebyśmy codziennie mieli kiełki świeże i żeby one się nam nie znudziły. Tym, co było kiełkowane niemal przez wszystkich, bo pamiętacie, kochani, nie wiem, czy tak jest i teraz, że kiełkowania uczyliśmy się w szkole i wtedy we wczesnej klasie, nie wiem, czwartej może, czy nawet trzeciej, każdy z nas miał przygotować kiełki czego? Rzeżuchy? Rzeżuchy. Kiełki rzeżuchy. I kiełki rzeżuchy, podobnie jak na przykład kiełki chia, czyli tych nasion, które wytwarzają dużo śluzu, je kiełkujemy na ligninie. Ja tutaj akurat ligniny nie mam, ale powiedzmy, że byłaby to lignina, więc kładziemy ją na talerzyku, zalewamy wodą, rozsypujemy nasiona i z tego po kilku dniach już mamy kiełki. Ja tego sposobu nie lubię, bo pamiętacie, że ta lignina wtedy robiła się taka bardzo brzydka po kilku dniach, jak ona podsychała, miała takie nieładne brązowe plamy, więc tego po prostu nie robię. Czyli te kiełki fasoli mung mamy już gotowe. Teraz zajrzyjmy sobie do tej mieszanki. Pierwszy raz robiłam kiełki z mieszanki i chyba więcej nie zrobię, dlatego że w mieszance są różnej wielkości nasiona o różnym czasie kiełkowania i podczas gdy jedne rośliny już były kiełkami, to inne jeszcze nawet nie wypuściły ogonka. Zawsze można sprawdzić zapach i trzeba to zrobić. Spróbuj. Wyjmę ci tak łyżeczką, bo te kiełki są, one już są dobre, więc będziemy musieli je zjeść. Albo będziemy musieli włożyć je do lodówki. Dobre, prawda? Te są bardzo smaczne. Dobrze, czyli te wędrują do lodówki. Te będziemy mieć do jedzenia, te będziemy mieć do jedzenia. Natomiast w tym czasie zrobią nam się kiełki z fasoli adżuki i to będzie na kolejny dzień czy dwa.
I za kilka dni na następną porcję będziemy mieć, co ja tu włożyłam? Kapustę. Kapustę pak choi i może jeszcze sobie wybiorę zaraz jakieś kiełki, może buraka ćwikłowego. Dobrze, to jeszcze troszkę nasion buraka ćwikłowego. Lepiej jest wsypać tych nasion do słoika mniej, aniżeli miałoby być ich za dużo. No i teraz te nasiona będą musiały oczywiście napęcznieć, ale zanim to przygotujemy do napęcznienia, trzeba nasiona wypłukać, tak? To już wiemy. I zalać wodą do napęcznienia. Tak więc widzicie, kochani, że nie potrzeba do tego ani żadnego specjalnego sprzętu. Wystarczy po prostu ten sprzęt, który mamy w domu. Dlaczego jeszcze warto jest kiełkować? Jest to bardzo dobra wprawka dla osób, które nie mają doświadczenia w uprawie roślin, które są początkującymi działkowiczami czy też ogrodnikami, bo po pierwsze, kiełkowanie pozwala poznać te rośliny, czyli jak one szybko zaczynają kiełkować, jak one się zachowują, jak one wyglądają. Wiele osób ma z tym duży kłopot. Nie wie, jak na przykład wyglądają takie siewki różnego rodzaju roślin. Po drugie, pozwala kiełkowanie również sprawdzić siłę kiełkowania roślin, nasion. Zgodnie z zasadami, jeżeli mamy jakieś starsze nasiona czy nasiona własne, to powinniśmy sprawdzić przed wysiewem ich siłę kiełkowania. No ale wtedy po prostu marnujemy nasiona, więc możemy po prostu przeznaczyć je na kiełki. Kolejnym bardzo ważnym, czy bardzo ważną taką kompetencją jest to wyrabianie sobie tego nawyku dbałości o rośliny, bo my po prostu musimy wykonać te czynności pielęgnacyjne przy kiełkach codziennie. Jeżeli tego nie zrobimy dobrze, to nie będziemy mieć dobrych kiełków, to wszystko się nam zepsuje, czyli trenujemy tę uważność, trenujemy systematyczność i pielęgnację roślin. Po czwarte, też mamy świetną wprawkę przed wiosną, bo przecież wiosna to jest ten czas, kiedy sadzimy rozsady, kiedy je pikujemy, kiedy już musimy uwzględnić w swoim planie dnia pracę z roślinami. A po piąte, mamy tę nieprawdopodobną przyjemność, że wyhodowaliśmy już kiełki, a co dopiero, jeżeli będziemy mówić o roślinach. Już nabywamy tej pewności, że opanowujemy w pewien sposób tę umiejętność postępowania z roślinami. Chcesz, kochanie, spróbować tej fasoli adżuki, jak to wygląda, jak to smakuje? Tutaj niektóre z tych fasolek już puściły. O, proszę. Już puściły te ogonki, więc możemy spróbować, jak to smakuje. Same nasiona są mięciutkie. Skorupka jest teraz taką mięciutką skórką. I to jest bardzo dobra też fasola. A wiecie, kochani, jak łatwo można sprawdzić, które kiełki po prostu smakują ludziom, a które są takim specyficznym smakiem, który nie cieszy się wielką popularnością. Po prostu jeżeli wejdziemy na stronę jakiegoś sklepu, który oferuje nasiona na kiełkowanie, to zwróćcie uwagę, że niektóre nasiona sprzedawane są tylko w małych opakowaniach, a niektóre w większych, 100-gramowych, 500-gramowych, kilogramowych. I jeżeli tak jest, to znaczy, że po prostu te nasiona w dużych opakowaniach
smakują dużej ilości ludzi, więc jest prawdopodobieństwo, że będą smakowały nam. Więc takie może, jeżeli nie próbowaliście do tej pory kiełkować nasion, to takie może po prostu z takimi nasionami spróbujcie. Natomiast ja mam tutaj różne nasiona, bo nam chodzi o to, żebyśmy poznali te specyficzne smaki i żebyśmy mogli sobie dobrać taką mieszankę kiełków, które będą nam po prostu smakować. Więc zapraszamy Was, kochani, do tego, żebyśmy wspólnie kiełkowali i na wiosnę wprowadzili do swojego menu kiełki. A za jakiś czas pokażę Wam nasze rośliny na młode listki. To jest co innego aniżeli kiełki. Równie wspaniałe, pyszne w smaku, ale rośliny na młode listki jeszcze rosną.